Poznań. Jedno z najważniejszych wydarzeń poświęconych ochronie środowiska, czyli targi Pol Ekosystem, odbył się w Poznaniu. Zdaniem organizatorów było to prawdziwe biznesowe spotkanie w międzynarodowym gronie. Ekspozycja tegorocznych targów Pol Ekosystem zajęła ponad 26 tysięcy metrów kwadratowych, a swoją ofertę prezentowało ponad 550 wystawców. Wśród nich znaleźli się między innymi przedstawiciele portalu CNG Auto, którzy prezentowali ekologiczne rozwiązania w mechanice pojazdowej. W strefie metanu pokazujemy ekologiczne pojazdy zasilane metanem. Metanem pod postacią CNG oraz LNG. CNG i LNG jest alternatywnym paliwem. Można powiedzieć, że to paliwo jest paliwem pomostowym między paliwem ropopochodnym a wodorem. W Polsce mamy 3,5 tysiąca użytkowników tego paliwa. Ogólnodostępnych stacji mamy 25. To w Polsce rozwija się na podstawie sprężarek i stacji tankowania przyzakładowych. Nie trzeba nigdzie jeździć. Tankujemy taki samochód zasilany takim ekologicznym paliwem w domu lub w firmie. Ekologia jest tutaj najważniejszym aspektem tego rozwiązania. Ale mamy to szczęście, że przy okazji, oprócz tego, że nasze samochody są ekologiczne, są też ekonomiczne. Oszczędność na paliwie wynosi nawet do 36%. Jest to samochód zasilany metanem. Tutaj mamy zbiornik kriogeniczny, zbiornik do przetrzymywania paliwa LNG. Wystarczy metan ochłodzić do temperatury minus 162 stopnie i mamy już gaz pod postacią skroploną. To jest właśnie LNG. Po drugiej stronie mamy zbiorniki ciśnieniowe. To są do zasilania paliwem CNG. Sprężony gaz ziemny CNG, LNG to jest skroplony gaz ziemny. Zasięg takiego samochodu na tych dwóch zbiornikach to jest 750 km. Moc tego samochodu to jest 330 koni. Swoje stanowisko wystawił również Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Jak mówili przedstawiciele funduszu, jest to dobra okazja do przekazania informacji, czym się zajmujemy i czym możemy służyć. Jak najbardziej zasadne jest stoisko, które ma pokazać, doinformować i wypromować działalność wszelkich rodzajów przedsięwzięć dla ochrony środowiska. Całkowita nowość w przypadku akurat wojewódzkich funduszy i większość wojewódzkich funduszy w systemie przystępuje do obsługi także indywidualnych klientów w ramach takich działań jak prosument czy program RYŚ, który wiąże się z termomodernizacją, wymianą źródeł ciepła i wszystkimi działaniami mającymi wpływ na klimat i powietrze. Wspieramy wszystkie działania, które związane są z poprawą jakości środowiska albo utrzymaniem jakości na standardowym, właściwym poziomie. My nie mamy takiej listy, która powodowałaby promowanie jak największej ilości. Staramy się, żeby ta lista obejmowała jak najszerszy zakres, ale we wszystkich aspektach środowiskowych. Na targach zaprezentowała się także Olandia. Próbujemy razem stworzyć i nam póki co skutecznie w oparciu o jeden z elementów bardzo istotnych, jakim jest farma fotowoltaiczna w Dąbrowie pana Przemysława Eichlera, który jest prezesem spółki Zielone Słońce. Będzie się rozwijał dalej projekt w Dąbrowie, w Olandii i być może w tej części zachodniej Wielkopolski, a na naszych terenach między innymi chcemy budować Centrum Wiedzy i Nauki i Promocji Energii Odnawialnej, a także przystąpić do całego dość skomplikowanego i dużego projektu, jakim jest, mamy nadzieję, docelowo duża, duża farma fotowoltaiczna. Myślimy nad farmami hybrydowymi, instalacjami hybrydowymi, wpiętymi w sieć energetyczną, które mają wystarczyć na poziomie, dostarczać energię na poziomie powiatu. To są moce około 50 MW, skupione w parku technologiczno-naukowym. To nie zakłóci krajobrazu, a co więcej, będzie bardzo dobrze komponowało się z istniejącymi elementami tego krajobrazu, a to jedno. A drugie, zainwestowanie w tego typu źródła energii zabezpieczy nas przed zanieczyszczeniem środowiska. O tym, że targi Pol Ekosystem mają coraz większy wymiar międzykontynentalny, świadczy między innymi liczne grono zagranicznych wystawców, wśród których znalazła się japońska firma Aries Power, prezentująca na przykład maszyny związane z techniką komunalną czy pielęgnacją zieleni w przestrzeni publicznej. This fair is basically ponieważ to są targi, na których można zaprezentować urządzenia do pielęgnacji zieleni, urządzenia do recyklingu, urządzenia komunalne, to mając w naszej ofercie podobne urządzenia, chcieliśmy je właśnie pokazać. Urządzenia takie jak rębaki do ścinania gałęzi
do rozdrabniania, oczywiście agregaty prądotwórcze, ale także wybrane urządzenia do pielęgnacji zieleni. Podobne sprzęty prezentowano również na innych stoiskach. To przede wszystkim tegoroczni złoci medaliści, czyli urządzenie MC-130 i MiG-50. MC-130 jest to wielofunkcyjna, wielosezonowa zamiatarka służąca przede wszystkim do utrzymania chodników oraz mniejszych ulic, chociaż oczywiście może być również nośnikiem narzędzi. Może służyć również do koszenia, może służyć do polewania ulic, do szorowania, ewentualnie do usług zimowych, to znaczy posypywanie z odśnieżaniem. Ponadto wśród wystawców znalazła się norweska organizacja rządowa Innovation Norway, która wspiera grantami również polskich przedsiębiorców. Te pieniądze zostały skierowane do realizacji bardzo wielu różnych projektów. Jeśli chodzi o tę całą pulę funduszy, to duża ich część przeznaczona była na działania w dziedzinie ochrony środowiska, przede wszystkim na działania, które zwiększają efektywność energetyczną. Projekt, który był realizowany w pobliżu Warszawy i dotyczył wymiany palników i umożliwiał zastosowanie zamiast węgla biomasy. Kolejna edycja targów Pol Ekosystem odbędzie się w połowie października przyszłego roku.